Zakłady mechaniczne w Tarnowie należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostały wyróżnione w konkursie Orły Innowacji 2016 Dziennika Rzeczpospolita. Do udziału w nim zaproszono firmy, dla których pomysłowość i skuteczność są ważnym elementem działalności. Tarnowskie przedsiębiorstwo pracuje obecnie przy 23 projektach badawczo-rozwojowych, a w najbliższych latach rozpocznie 20 kolejnych. Skupiają się one na modyfikowaniu systemów obrony przeciwlotniczej, uzbrojenia pokładowego oraz elementów indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Realizacją projektów zajmuje się systematycznie rozbudowywane Centrum Badawczo-Rozwojowe Zakładów Mechanicznych. Oczywiście, żeby polska armia chciała korzystać z produktów polskich firm, one muszą być naprawdę na najwyższym światowym poziomie, dlatego z takim uznaniem przyjąłem fakt, że nowy zarząd zakładów mechanicznych zamierza rozwijać centrum badawcze. Przedstawiono mi tutaj też dwa nowe, niezwykle nowoczesne projekty, chyba nie możemy mówić na razie o szczegółach, ale jestem przekonany, że te projekty mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bardzo bym chciał, żeby takie podejście innowacyjne, żeby inwestycje w nowoczesne technologie stały się wyróżnikiem całego polskiego przemysłu. Mamy na deskach kreślarskich i w pracowniach technicznych około 48 projektów. Z tego już w 2016 realizujemy 26. Standardowym oczywiście projektem, o którym Państwo doskonale wiecie, jest projekt Pilica. Otrzymał duże wsparcie z Polskiej Grupy Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyróżnienie dla zakładów mechanicznych w drugiej edycji plebiscytu Orły Innowacji przyznano w kategorii Mecenas Innowacji. W ubiegłym roku zakłady mechaniczne w Tarnowie na realizację projektów badawczo-rozwojowych przeznaczyły blisko 26,5 miliona złotych. W tym roku ma to być kwota prawie 12 milionów.